czwarty odcinek przyrzekam, że więcej sezamek nie mam. Będę oszczędny. Bo co innego być oszczędnym w słowach, a co innego znaczy oszczędzanie w stosunku do pieniędzy. Ponieważ przeciwieństwem oszczędności, mówimy o finansach, jest rozrzutność. Przeciwieństwem oszczędności jest niegospodarność. Przeciwieństwem oszczędności jest marnotrawienie. Ale przeciwieństwem rozrzutności wcale nie jest skąpstwo. Skąpstwo jest nadrzędne do oszczędności. I dlatego pragnę Was poinformować, że możesz być hojny, bo jeżeli jesteś oszczędny, to wcale nie znaczy, że jesteś serdeczny. Oszczędność i serdeczność nie idą w parze. To tyle na razie.